zona miasta Krakowa, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1182, drugie czytanie. Referuje pan dyrektor Alina Kwaśniak, zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak na pierwszym czytaniu wspominałam, że to jest zmiana dotycząca uniwersytetu zrozumienia ministra finansów, czy określił nowy kształt instytucji finansowych. A poprawka pana prezydenta Krakowa do tego druku związana jest właśnie z tym, iż w tej chwili będziemy musieli do regionalnej grupy rachunkowej przesyłać środki do aplikacji komputerową. Jednym prognozy i zmiany tej aplikacji spowodowały, że zmienił się również kształt załącznika, który Państwo macie. Jednocześnie na poprawce zostały zawarte pewne zmiany na przedsięwzięciach dotyczące głównie zadaniem dzieląc. Istotną zmianą podczas poprawce jest wprowadzenie kwoty limitu zobowiązań obligacji z tak zwaną dobroczynność. Jest to zrobione zgodnie z zaleceniami wykonanych z programatorów 13 lutego. Bardzo proszę Państwa o uwagę. Na swojej stronie te zalecenia. To jest treścią poprawki. Natomiast do tego punktu zostały złożone dwie poprawki. Jedna poprawka pana radnego, jedna poprawka została wycofana. Natomiast druga poprawka została złożona. Do tej poprawki pana prezydenta opinia jest negatywna. Na czym polega ta poprawka? Ta poprawka dotyczy wprowadzenia wieloletniego zadania w jednej z dzielnic miasta Krakowa. Po analizie tej poprawki okazało się, że uchwała Rady Dzielnicy jest nie do końca spójna ze złożoną poprawką. Ponadto, tak jak Państwo macie w przedstawionej na piśmie pana prezydenta, zwraca pan uwagę na to, że w 2000 roku Rada Miasta oddała do decyzji dzielnic kompetencje w zakresie decydowania właśnie wyboru szczególnych zadań, dotyczących remontowych dróg, chodników i oświetlenia. Wspomnieć należy również, że te wszystkie działania są zgodne z Państwa decyzjami. Stanowisko na tym punkcie jest takie, iż ewentualnie przyjęcie omawianej poprawki to nie ma problemów, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, gdyby tylko pan prezydent w swojej opinii podnosi sprawę kompetencji. To do kompetencji dzielnic jest wprowadzanie zadań i wybieranie tych zadań, które są realizowane z środków, które są do dyspozycji. I tutaj pan prezydent podnosi, że ewentualne przyjęcie takiej poprawki doprowadzi do interesji z powodu decyzji dzielnic w zakresie terminu realizacji danego zadania, a także przeznaczenia poszczególne jego części. Może to być złożone. Jak ten negatywny skutek społeczny w postaci deprecjonowania okręgów mieszkańców Krakowa do dyspozycji. Uprzejmie proszę pana radnego Sarowego o przyjęcie punktu frontalnie do tego celu. Ponadto wprowadzenie proponowanych zmian proponowanej poprawce w kształcie prowadzi do sytuacji, w której to Rada Miasta Krakowa w jednej uchwale Facebooka EFIE przyczy zasadą, jakby sama ustanowiła w statucie miasta, a także w uchwale powierzającej kompetencje decyzyjne określonym w zakresie dziedzictwa, czyli wybieranych demokratycznych wyborach jednostkowych w miejskiej Krakowie. I to jest adwokacja do negatywnych pana prezydenta, nie kwestii finansowej. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę, czy referent poprawki, bardzo proszę pan radny Jaśkowicz. Panie prezydencie, pan prezydenta, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja tą poprawką przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na pewien sygnalizowany problem, który dotyczy dzielnic dużych dzielnic, ale oni to potwierdzą. Bardzo długi okres od momentu, kiedy Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę dotyczącą zmian w budżecie, zmian w uchwale, do momentu, kiedy te zmiany się realizują w postaci projektu WUFA, trwa to czasem pół roku, przez to dzielnice na pewno bez całości pracy urzędu są pozbawiane możliwości płynnego gospodarowania środkami przynależnymi. Ja oczywiście tą poprawkę wycofam z fakt
będą poprawiać, uchwały Rady Dzielnicy. Natomiast złożę stosowny projekt uchwały na sesję Rady Dzielnicy. Mam nadzieję, że Rada to przyjmie, który to zadanie wpisuje ten prawo woda. I później przy kolejnej nowelizacji wieloletniej prognozy finansowej z powrotem złożę poprawkę spójną z poprawką spójną uchwały Rady Dzielnicy, bo pewnie podjęcie przez Radę Dzielnicy uchwały w miesiącu kwietniu spowoduje to, że ewentualnie urząd zdąży zmiany WPR w tej sprawie przygotować. No tak, patrząc z doświadczenia ze szkoły listopada, października, bo tyle to trwa, w związku z tym, że będziemy mieli procedowane inne zmiany, więc pewnie w maju też nam się jakaś zmiana w WPR pojawi, więc trzeba będzie to zrobić szybciej, dlatego ja oczywiście wycofuję tę poprawkę. Dziękuję. Poprawka została wycofana wcześniej pierwsza, więc nie mamy żadnych poprawek w tym momencie. Zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania i zarządzam głosowanie nad projektem uchwały według druku nr 1182. Proszę o przygotowanie urządzenia. Teraz mam nadzieję, będzie. Proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 1182? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 21 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu.